Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Co słychać w Marvelu. Nie martwcie się, poczta też się pojawi, bo wiem, że nie było je między tym a poprzednim odcinkiem, ale po prostu w tym tygodniu, po długiej przerwie świątecznej, bo że tak powiem kompletnej ciszy, pojawiła się wreszcie spora ilość informacji, o których chciałbym wam powiedzieć, dlatego pocztę zrobię w późniejszym czasie. Nie martwcie się, mam wasze pytania i postaram się na nie jak najszybciej odpowiedzieć. Zajmijmy się więc najnowszymi informacjami. Pojawił się oczywiście nowy trailer do filmu Ant-Man, który zaraz omówię, ale zanim do niego przejdę, chciałem powiedzieć jeszcze o innych rzeczach, które pojawiły się, o innych informacjach, które dostaliśmy. Pierwszą z nich jest data wreszcie premiery serialu Netflixa Daredevil i będzie to 10 kwietnia tego roku. Fajna informacja, bo na razie wszystkie inne mówiły o tym, że będzie to maj, gdzieś połowa maja. Tymczasem okazuje się, że dostaniemy to jeszcze w kwietniu i to wręcz na początku, więc już stosunkowo niedługo. Serial na razie wygląda naprawdę dobrze, obsada wygląda niczego sobie. Klimat jest taki trochę mroczniejszy, bardziej przyziemny. Wszystko na razie zapowiada się naprawdę, naprawdę nieźle i z przyjemnością to zobaczę. I podobnie zresztą jak Agent Carter, o której zaraz też powiem, i Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. na pewno omówię go na tym kanale, aczkolwiek wszystkie odcinki wyjdą jednego dnia, więc pewnie będzie to naprawdę długie omówienie. Mówiąc o Agent Carter, pojawiły się dwa pierwsze odcinki. Już pracuję nad jakimś zebraniem do kupy całego omówienia tej długiej premiery. Pojawiła się tam całkiem spora ilość odniesień do komiksów. Tutaj mogę powiedzieć, że moje pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Serial ma świetne wejście, dużo lepsze niż miało Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Tutaj dwa pierwsze odcinki są naprawdę mocne. Peggy Carter jest niesamowicie silną kobiecą bohaterką. Jej sidekick, jakim jest Edwin Jarvis, również świetnie się sprawuje. Chemia między nimi jest dobra, wtrącenie Howarda Starka, cały klimat tej powojennej Ameryki jest naprawdę ładnie zrobiony i powiem o tym więcej, ale tak jak powiedziałem, na razie jak najbardziej pozytywne wrażenia. Z ciekawych nowinek w tym tygodniu dowiedzieliśmy się również, że Fox zapowiedziało na, jeśli się nie mylę, 7 października datę premiery filmu Gambit. Co ciekawe, będzie to już trzeci film Marvelowy Foxa w tym roku, na przełomie 10 miesięcy. Na początku w lutym Deadpool, później na wakacje X-Men Apocalypse, aż wreszcie w październiku Gambit. I to jeszcze do tak zatłoczonego roku, ponieważ dostaniemy wtedy także być może coś z Sony, ale to ciężko powiedzieć, ale na pewno Kapitan Ameryka Civil War, na pewno Doktora Strange'a i jeszcze teraz dołożono te trzy filmy. Warner Brothers wychodzi ze swoim Batman v Superman i Suicide Squad. Też w tym roku pewnie będzie jakiś spin-off Star Wars, będzie film Warcraft. Niedawno pojawiła się opcja, data premiery Assassin's Creed również na ten rok. Będzie to niesamowicie zatłoczony rok w kinach dla fanów zarówno komiksów, science fiction itd. 2016 na razie wygląda chyba na taki największy rok pod tym względem w historii. Nie mogę się oczywiście doczekać. Co do samego filmu Gambit, to tyle co protestowałem przeciwko dobraniu aktora Channing Tatum do roli Gambita, to po zobaczeniu go w późniejszych filmach 21-22 Jump Street, gdzie grał świetne role komediowe. Nie oglądałem jeszcze filmu Foxcatcher, ale słyszałem same pozytywne opinie na temat jego pojawienia się tam, dlatego jak najbardziej nie mam już jakby nic przeciwko temu, aby zagrał Gambita. Uważam, że szczególnie z wszystkich wypowiedzi aktor naprawdę lubi tą postać i naprawdę uważam, że może być dobrym Gambitem. Jak będzie, to oczywiście zobaczymy. Okej, no to powiedzmy sobie teraz parę rzeczy o samym trailerze do Ant-Mana. Właściwie był to teaser, było to dosyć krótkie i aż tak wiele nie można było z tego wywnioskować, ale jednak parę ciekawych rzeczy udało mi się jednak zauważyć. Pierwsza to, że tak jak wspomniałem już przy tych drobnych kilku scenach zostanie zachowana cała historia Scotta Langa, znana z komiksów. Jest on doskonałym złodziejem, który w końcu został złapany, trafił do więzienia. W komiksach co prawda w końcu wyszedł na wolność i ukradł kostium od Hanka Pyma Ant-Mana. Tutaj Hank Pym sam go niejako wyciągnie i da mu ten kostium. To jest jakaś tam drobna zmiana. Wszystko kręci się również wokół córki Scotta Langa, czyli Casey Lang, której on ma prawa wizytacji, ale jest Scott Lang rozwiedziony. Jego córka jest chora i w komiksach on ukradł kostium
aby móc odnaleźć lekarkę, która była w stanie pomóc dla jego córki. Bardziej skomplikowana historia. Natomiast to wszystko zostanie ewidentnie zachowane. Ciekawe jest to, że Scott Lang będzie pierwszym, nazwijmy to, tatusiem w uniwersum kinowym Marvela. Będzie to gościu, który ma rodzinę. No teoretycznie Thor też ma rodzinę, ale powiedzmy, że trochę inne relacje i trochę inne zasady panujące wśród bogów. Natomiast tu będzie pierwszy właśnie gościu, który... Jest ten ciekawy tekst, kiedy postać Michaela Douglasa, czyli Hank Pym, mówi, że nie chodzi o ratowanie naszego świata, tylko ratowanie ich świata. Co znowu daje nam pewien obraz, że film będzie raczej mniejszy. Nie będzie się aż tak bardzo skupiał na właśnie wielkich wydarzeniach, a na tej małej historii. Może to jest jakieś dobre podejście. Jak zawsze muszę oczywiście powiedzieć, że nie podoba mi się zmiana, postarzenie Hanka Pyma w ten sposób, ale nie jestem do tego już tak krytycznie nastawiony, jak byłem wcześniej. Michael Douglas wygląda tutaj bardzo dobrze, nie wygląda wbrew pozorom jakoś bardzo staro. Może jakoś to ciekawie zrobił, tym bardziej, że jest ta drobna scena, która jest, jeżeli się nie mylę, pokazana na Kubie, więc będziemy mieli pokazaną również przeszłość Pyma, także na pewno pojawi się aktor grający młodego Douglasa, a może po prostu go komputerowo odmłodzą, ciężko powiedzieć. I zobaczymy pierwszą wersję Avengersów, jakby Avengers Initiative, które istniało na długo wcześniej. Są plotki, że zobaczymy tam postać Aleksandra Pierce'a, czyli złoczyńcę, którego grał Robert Redford w Captain America Winter Soldier. Zobaczymy tam oczywiście Howarda Starka, być może jeszcze młodą Janet Van Dyne, czyli żonę Pyma, znaną z komiksów jako Wasp. A propos Wasp, to w tym trailerze zobaczyliśmy także również Hope Van Dyne, czyli ich córkę istniejącą w komiksach w alternatywnej rzeczywistości. Ale mniejsza o to, grają oczywiście Evangeline Lilly, no i wygląda na to, że nieźle przypakowała do owej roli. Mamy scenę, w której ćwiczy ze Scottem Langiem, więc wydaje się, że jakby naturalne będzie, że ona też w końcu skoczy w kostium i w tym uniwersum ona będzie właśnie Wasp. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tym, że w trailerze zobaczyliśmy latającą mrówkę i jak gościu leci na mrówce. To jest takie trochę pokazanie, tak jak wcześniej ktoś mógł się śmiać, że ha, głupi film, gadający szop, jeżdżący na drzewie i w ogóle kto to obejrzy? No to teraz Marvel mówi, patrzcie, gościu zmniejsza się i lata na mrówce i co? I uważam, że to wyjdzie. No, Marvel już pokazał, że potrafi takie teoretycznie dziwne rzeczy robić nieźle, natomiast również była tego taka, powiedzmy, autoironia, jakby film zdaje sobie sprawę, czym jest i kiedy Paul Rudd, czyli filmowy właśnie Scott Lang, mówi do Pyma, że czy nie jest za późno, aby zmienić imię, ponieważ Ant-Man, no, brzmi trochę głupkowato, ale jakby oni zdają sobie z tego sprawę i to jest fajne. Efekt zmniejszenia się jak najbardziej mi się podobał, kostium jest bardzo, bardzo przypominający ten z komiksów. Na razie tak naprawdę wiele więcej nie da się o samym filmie powiedzieć. To był tylko, tak jak powiedziałem, teaser, ale to co miał zrobić, czyli teasować, czyli jakoś zachęcić te pierwsze dobre wrażenie, w moim przypadku jak najbardziej to dało, a jak może wiecie, byłem sceptycznie nastawiony. Akurat Ant-Man jest dla mnie największą niewiadomą ze względu na drobne zmiany, które dokonali. Jest to dosyć trudna postać do pokazania w ciekawy sposób. Gościu, który zmniejsza się i kontroluje mrówki, prawda? Natomiast jest to postać na pewno kluczowa, szczególnie w komiksach. Zarówno Pym, może Lang trochę w mniejszym stopniu, ale Hank Pym jest na pewno kluczową postacią i bez niego świat Marvela właściwie nie może istnieć. A jakie były wasze spostrzeżenia w trailerze? Może o czymś nie powiedziałem, może zauważyliście coś, czego ja nie zauważyłem. A może macie jakieś pytania co do scen, których nie rozumiecie albo które was intrygują? Piszcie w komentarzach, piszcie do mnie na maila komiksomaniak616@gmail.com. Na pewno postaram się przynajmniej na część pytań odpowiedzieć w nadchodzącej poczcie. Okej, przejdę teraz do komiksów, które przeczytałem w ostatnim tygodniu. Nie było ich dużo, ale jest parę ciekawych pozycji, o których naprawdę chciałbym powiedzieć. I pierwszy z nich jest komiks Ant-Man. Naprawdę grubaśny komiks, który po prostu świetnie wprowadzi was w postać Scotta Langa. To jest komiks, który oczywiście powstał ze względu na to, że niedługo będzie film, więc rusza nowa seria Ant-Man opowiadająca właśnie o Scottie Langu. I to jest dowód na to, co mówiłem już od dawien dawna, że kiedy filmy przenikają do komiksów, to wcale nie znaczy coś złego, jeżeli ktoś ma pomysł na dobrą historię. I w tym wypadku właśnie tak jest. Scott Lang jest przedstawiony tu po prostu rewelacyjnie. Jest naprawdę gruby komiks, bardzo, bardzo długa
historia, która opowiada o tym, że Scott Lang ma problemy finansowe, że nie może się tak widywać z córką, ale że generalnie pomimo tego, że był bohaterem, może nie najlepszym superbohaterem, to najważniejsze jest właśnie to, żeby utrzymywać dobre relacje z córką i chce być przede wszystkim dobrym ojcem. Mamy tutaj jego próby dostania dobrej pracy u już odwróconego Tony'ego Starka. Kilka takich naprawdę ciekawych i można powiedzieć trochę wzruszających momentów. Nowy kostium oczywiście jest bardzo podobny do tego, który znamy z filmów. I tak jak mówię, jest to absolutnie rewelacyjna historia. Świetny pierwszy numer nowego Ant-Mana. I jeśli naprawdę chcecie dobrze poznać Ant-Mana, chcecie się niejako przygotować przed nadchodzącym filmem, dowiedzieć się, kim jest Scott Lang, to właśnie ten komiks, ten jeden numer, który jest, tak jak powiedziałem, dosyć obszerny, bardzo ładnie wprowadzi was w tą postać. Jest tam również przypomnienie jego historii, trochę mówi o tym, kim jest. Taki naprawdę świetny numer tuż przed filmem. I jeżeli ta historia będzie dalej w ten sposób pisana, to ja z przyjemnością będę ją czytał. Avengers No More Bullying, odcinek pierwszy. Muszę powiedzieć, że jest to dosyć dziwny komiks, którego idea jest taka, aby przedstawić nam świat Avengersów i kilka takich różnych historii, w których ktoś jest właśnie, jak to się mówi, bully, czyli dokuczają mu silniejsi, jest jakoś wykluczany i mamy parę takich historii, w których jakiś superbohater staje po jego stronie. Najbardziej interesująca według mnie jest ta pierwsza, w której osoba pokrzywdzona to nikt inny jak Hawkeye, kiedy nowy Kapitan Ameryka, czyli Falcon, rozdziela drużynę i nagle okazuje się, że nie przydzielił żadnego zadania w walce z Wielkim Robotem właśnie dla Hawkeye'a. I wtedy reszta drużyny mówi o tym, że no w sumie to nie bardzo wiadomo, co, gdzie go przydzielić. To jest koleś, który strzela z łuku, na co on zaczyna się żalić, że zdaje sobie sprawę, że zawsze był najsłabszym Avengerem i że generalnie zawsze mu wszyscy trochę dokuczali. Gdzie mamy też parę właśnie wspomnień o tym, jak Hawkeye, powiedzmy, miał sytuację, kiedy Tony Stark używał jego strzał do przykręcania śrubek. No i kilka takich elementów. Ostatecznie oczywiście Avengersi obiecują, że nie będą tego więcej robić, postarają się, że tak powiem, patrzeć inaczej na Hawkeye'a, który oczywiście odpowiada za pokonanie Wielkiego Robota, super tak wzruszająca i pouczająca historia. Potem mamy przejście do Guardians of the Galaxy, gdzie zajmują się znowu obcym dzieciakiem w kosmosie, którego również podobna sytuacja, nie lubią go rówieśnicy. Mamy tutaj również pokazane, jak wszyscy Guardiansi się zebrali, jak są drużyną właśnie takich trochę odrzutków, którzy jednak jakoś byli w stanie zawiązać, że tak powiem, więź tą, którą mają między sobą. Ostatnia historia jest o Spider-Manie, który najpierw przywiązał jednego gościa do latarni, jak to miewa, właśnie jakiegoś złoczyńcę. Potem znajduje dzieciaka, który został przywiązany do latarni i z kolei jego przywiązali inni goście i tutaj opowiada swoją historię z Flashem Thompsonem, jak to sam był gnębiony i jak oczywiście ostatecznie stał się dzięki temu silniejszym. Dziwna seria, nie do końca wiem, po co ona powstała, nie do końca wiem, jaka jest jej idea. Może jest to trochę do młodszego widza skierowane. W końcu Spider-Man niejako, szczególnie w tych dawnych czasach, kiedy generalnie cały komiks był kierowany tylko i wyłącznie do młodszego widza, no to był gościu, z którym można było się trochę utożsamić właśnie przez to, że niejako mu dokuczano w szkole, a mimo tego jakoś sobie z tym radził. Teraz już jest dorosłym facetem, który może przekazać komuś tą wiedzę. Pod tym względem komiks jest interesujący, jeśli chodzi o ogólne wydarzenia Marvelowe, to generalnie w żaden sposób nie wpływa na całą historię. The Unbeatable Squirrel Girl, odcinek pierwszy. Doreen Green, czyli niepokonalna Squirrel Girl, postanawia wreszcie wyprowadzić się spod dasza Avengersów i przenieść do Akademika, gdzie chce zacząć studiować już jakby jako normalna dziewczyna i udawać, że ma podwójną tożsamość. Oczywiście nie nosi żadnej maski ani nic takiego, ale jakoś jej to wyjdzie. Również mamy jej ciekawe rozmowy z jej najlepszą przyjaciółką, jaką jest Tippy Toe. To ta wieziórka, która ma kokardkę. Ich kłótnie. Mamy również pojawienie się Cravena, łowcy, który z jakiegoś powodu napada wiewiórki i próbuje je porwać, ale potem okazuje się, że nie ma z nimi szans, ponieważ facet cały czas trenował, jak walczyć z nosorożcami, lwami czy Spider-Manem, ale armia malutkich wiewiórek to dla niego za dużo. Squirrel Girl oczywiście pokonuje go, czemu by nie?
i mówi mu, że Kraven jest głupi, bo zawsze chciał polować na Spidermana, myślę, że jest największą zwierzyną, tymczasem na świecie są dużo więksi goście, jakoś Kraven nigdy nie zauważył, że na świecie są potężniejsi goście od Spidermana, ale no cóż. W każdym razie wreszcie Squirrel Girl mu to pokazuje i dzięki temu Kraven the Hunter odnajduje nowy sens życia, jej Squirrel Girl. Na końcu jednak sieć, jak to byłoby powiedzieć, obserwująca wiewiórek donosi, że coś wielkiego zasłania gwiazdy i zbliża się do Ziemi i wiewiórki razem ze Squirrel Girl muszą się temu postawić i jak wiemy przyleci Galactus. Okej, w następnym odcinku Squirrel Girl dowali Galactusowi, to będzie jej na razie największy wyczyn. Udało się już raz rozwalić Thanosa, ale Galactus jest cały czas piętro wyżej. Komiks jest oczywiście jednym wielkim żartem, jednym wielkim dowcipem, jest nawet rysowany w ten sposób, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Widząc okładkę raczej ciężko spodziewać się czegoś poważnego, ale takie mi ten humor pasuje, szczerze mówiąc zaśmiałem się kilka razy czytając tę historię. Squirrel Girl jest naprawdę zabawną postacią, co było wiadomo zresztą już od dawna. I z przyjemnością będę śledził dalsze jej losy, jeżeli będą pisane właśnie tak lekko i sympatycznie. Storm, odcinek 7. Seria Storm jest tak jakby trochę oderwana od wszystkiego, co dzieje się z X-Menami. Tutaj po ostatnich wydarzeniach, kiedy Storm przez 5 godzin holowała zestrzelony samolot, jest ona aresztowana i oskarżona o to, że go uprowadziła, groziła tamtejszemu senatorowi itd., itd. Ostatecznie jest trzymana w areszcie, gdzie jej moce są zakłócone. Tu mamy po prostu bardzo taki ładny moment, który pokazuje nam, czym różnią się Avengers od X-Men. Avengers to drużyna, a X-Men to rodzina. I tu wyraźnie to widać, kiedy będą pozostali X-Meni wspierać ją choćby nie wiem co i jakby będą zawsze się przejmować jej sprawami, nawet kiedy ona ich o to nie poprosi. Dlatego Nightcrawler, Rachel czy Beast oczywiście starają się jej pomóc. Storm jednak mówi, że tutaj powinna radzić sobie sama, ponieważ jeszcze odbije się to na szkole i w razie czego niech mówią, że Storm zdezerterowała niejako. Mówi się to określenie gone rogue, czyli jakby idzie na własną rękę i nie mają z nią nic wspólnego. Storm wywiaduje się, że za atakiem stoi pewien złoczyńca, który również dał w łapę dla senatora, który również leciał tym samolotem, tak aby owy senator oskarżył Storm. Na końcu mamy kolejny pokaz mocy Storm, kiedy ona wielkim huraganem rozwala domowego senatora i zawiesza w powietrzu go, a także jego ochroniarzy, w ten sposób go przesłuchując. Kolejne jakby przedstawienie tego, jak potężna, jak twardzielką jest Storm. Również w tym odcinku mieliśmy też fajny pokaz ich umiejętności, kiedy zabrano jej właśnie moce, kiedy ona mówiła, że ludzie oceniają często mutantów tylko po tym, jakie mają moce, natomiast ona była mistrzynią złodziejstwa, kiedy była jeszcze małą dziewczynką, a także trenowała sztuki walki u najlepszego w tym, co robi. Rzeczywiście takie wspomnienie do nieżyjącego już Wolverina. Hulk, odcinek 10. Konfrontacja, na którą czekaliśmy właściwie od kiedy Hulk zaczął latać po świecie, Doc Green, i odbierać moce napromieniowanym przez Gamma, takim jak A-Bomb, Red She-Hulk, czy jego własny Snake Scar. Tutaj dochodzi do konfrontacji z jego powiedzmy największym przeciwnikiem, generałem Thunderboltem Rossem, czyli nikim innym jak Red Hulkiem, i walka idzie tak jak możałoby się spodziewać. To znaczy Hulk dostaje takie bęcki, jest tak rozwalany na łopatki, że wręcz to ciężko to nazwać walką, jest to raczej masakra i gdyby walka się jeszcze przeciągnęła, to z Hulka nie byłoby co zbierać. Ale w walkach z Red Hulkiem zawsze tak było, Red Hulk był zawsze silniejszym z tych Hulków, przynajmniej kiedy dochodziło do konfrontacji między nimi. Hulk za pomocą swoich nowych urządzeń teleportacyjnych ucieka i zbiera odczyty z samego Red Hulka, których do czegoś potrzebował, natomiast jego samego wrzuca do wulkanu. Jak możemy się domyślić, Red Hulkowi to prawdopodobnie nic nie zrobi. Sam Doc Green osiedla się w Baxter Building, które zostało zniszczone i opuszczone, a raczej z którego Fantastyczna Czwórka w ich własnej serii została wykopana. Na końcu Matt Murdock, Daredevil, któremu wcześniej Doc Green złożył wizytę, dzwoni do swojej koleżanki po fachu, czyli Jen Walters, zwanej jako She-Hulk, która podobnie jak Matt jest zresztą prawniczką, gdyby ktoś nie wiedział, i ostrzega ją, że prędzej czy później Hulk spróbuje ją odwiedzić, być może zabrać jej moce. Jak jeżeli znacie She-Hulk, to ona po prostu kocha swoje moce i nigdy w życiu nie chciałaby ich oddać za nic w świecie. Ta jednak mówi, że postara sobie z tym poradzić, patrząc na swoją kartę Avengersów. Amazing Spider-Man, odcinek 12. Kontynuacja walki w Spider-Versie, Inheritors zjadający Spider-Many i tak dalej, i tak dalej. Znowu mamy to rozbicie na masę światów, znowu pokazane po kolei, jak każda
już teraz ekipa Spider-Manów radzi sobie po swojej stronie, jednak ten odcinek muszę powiedzieć, że jest dużo lepszy niż poprzednie. Wynika to z faktu, że nie pokazuje tylko zajawki do każdej innej drużyny Spider-Manów, którzy mówią tylko zgłaszamy się i w tym momencie pojawia się napis jak chcecie wiedzieć co oni robią, to przeczytajcie komiks ten i ten. Nie, tutaj dostajemy niejako skrót wydarzeń każdego z tych Spider-Manów, każdego z tych uniwersów. I jeżeli ktoś chce przeczytać więcej, tak jak powinno być, czyli chce rozwinięcie tej historii, to może przeczytać tak zwany tie-in i tak zawsze było to pisane, natomiast nie czytając go cały czas zrozumie pełnię historii. I tak uważam, że powinno być to pisane, tak wielkie eventy były zawsze pisane i mam nadzieję, że już przy tym zostaną, a nie będzie to na zasadzie kolejny Amazing Spider-Man to tak naprawdę jedna wielka reklama pięciu innych komiksów. Jeśli chodzi o sam komiks, to mamy ciąg dalszy, kiedy wielki Solus, władca wszystkich Inheritors, rozwalił tego uniwersalnego pająka, pozbawiając ich przy okazji schronienia. Jednakże w odcinku Spider-Woman Silk znalazła świat, który jest napromieniowany, zniszczony kompletnie przez wojnę atomową, w którym co prawda pająki też długo nie pociągną, mimo tego, że są jakoś tam odporniejsze na napromieniowanie, ich moc pochodzi niejako z promieniowania, ale jak się okazuje, owi Inheritors nie są w stanie wytrzymać tam nawet chwili, więc nie mogą tam wejść i jest to jakby nie patrzeć bezpieczne schronienie. Silk również wymyśliła, że można byłoby schronić się w bunkrze, w którym sama siedziała w jakby 616 w głównym świecie, który powinien być na owe promieniowanie w miarę odporny i w którym mogliby czuć się bezpieczni. Tam jednak dochodzi do wielkiego zaskoczenia. Jedna osoba przynajmniej z tego co wiemy żyje w owym zniszczonym przez wojny nuklearne świecie. Jest to tamtejszy totem pająka, który jest również wujkiem Benem. Oto wielki powrót wujka Bena od momentu, kiedy Spider-Man powstał. I może być to ciekawa historia, ale mam nadzieję, że nie przedobrzą i nagle nie przerzucą wujka Bena do świata 616. To byłoby takie trochę profanacja, herezja i wskrzeszanie wujka Bena. No to jest jedna z tych postaci w Marvelu, które nigdy się nie wróciło i mam nadzieję, że na dłuższą metę nigdy się nie wróci. Pomijając fakt, że najwidoczniej ten wujek Ben będzie miał moce pajęcze. Z kilku ciekawostek warto też wspomnieć o scenie, kiedy Miles Morales, czyli Spider-Man ze świata Ultimate razem ze zgrają innych ucieka przed jakimiś helikopterami, a koło nich jedzie Spider-Man z Dzikiego Zachodu i oni jakby sami żartują już z tego, co się wokół dzieje, mówiąc, że już dawno to wszystko przekroczyło jakieś pojęcie, mamy Spider-Mana kowboja. Ale najzabawniejszą tu postacią jest zdecydowanie japoński Spider-Man. Jeśli wiecie, zanim powstało Power Rangers, był właśnie taki pajęczy gościu, który jeździł wielkim mechem. To była japońska taka wersja, z której niejako narodziło się dopiero Power Rangers i był to właśnie taki Spider-Man. A ponieważ mówimy tu o Spider-Versie, czyli ambitnych planach twórców Marvela, aby sprowadzić do tego komiksu wszystkich Spider-Manów, którzy pojawili się we wszystkich możliwych mediach, no to cóż, mamy tu wielkiego Spider-Mana, który stara się walczyć z Solusem w swoim wielkim robocie, waląc teksty żywcem z Power Rangers. Jak na fakt, że nie przepadam za serią Spider-Verse'u, jest zbyt zagmatwana, a lubię, kiedy Spider-Man zajmuje się bardziej ulicznymi i przyziemnymi rzeczami, to ten komiks był zdecydowanie lepszy i był skokiem jakościowym w górę. Mam nadzieję, że reszta serii będzie wyglądała w ten sposób, no i oczywiście mam nadzieję, że również stosunkowo niedługo się skończy i Parker będzie mógł wreszcie znowu wrócić do łapania złoczyńców kradnących torebki. To wszystkie komiksy, jakie przeczytałem w ostatnim tygodniu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do nich, do filmów, do trailerów, do czegokolwiek, to piszcie na komiksomaniak616@gmail.com. Tak jak wspomniałem, niedługo postaram się wreszcie zebrać te pytania do kupy i zrobić odcinek poczty, a w tym tygodniu pojawi się na pewno też filmik, w którym omówię dwa pierwsze odcinki serialu Agent Carter. Do następnego razu, cześć!